Panie i panowie, witajcie. Czas na kolejne 10 rzeczy, o których wszyscy zapominają. Dzisiaj Rea Lucaria. Po pierwsze, na miejscu 10, wchodząc do tej kaplicy, zostaniecie zaatakowani przez marionetkowych żołnierzy. Wszyscy pamiętają o tym przedmiocie, ale o tym za ołtarzem już nie. Odpalcie łaskę i ruszajcie do wyjścia. Zaraz po opuszczeniu tej kaplicy skręćcie w prawo i zeskoczcie w dół. Na miejscu 9 to ten cmentarny most. Zaraz po opuszczeniu kaplicy spotkacie ten most, na którym zostaniecie zaatakowani z tyłu i z przodu przez te magiczne zombiaki. I po lewej zobaczycie takich łuczników, do których za bardzo nie ma dojścia. Możecie zaskoczyć tutaj w dół lub nawet spróbować do nich wskoczyć, ale będzie ciężko. Myślę, że to podejście od tyłu jest dużo lepsze. Po ich załatwieniu podnieście prochy i macie dostęp do przywoływania tych karabinów maszynowych strzelających strzałami. Nie zadają ogromnych obrażeń, ale robią różnicę. Na miejscu 8 to te zamknięte drzwi. Jak się do nich dostać? Więc oczyśćcie sobie te schody z tych magów i udajcie się na górę. Teraz w tym niepozornym holu jest biblioteka i w jednym z regałów, jak zobaczycie, nie ma książek. Uderzcie go. Czeka tu na was zaklęcie oraz klucz. Ale to nie wszystko. Tutaj jest drabina. Teraz spadając tutaj zobaczycie magiczny przedmiot, nie podnoście go. Rozbijcie te małe gary, ponieważ kiedy podniesiecie ten przedmiot, ten talizman, wszystkie się na was rzucą. Więc lepiej się ich pozbyć i oczyścić sobie to pomieszczenie. Talizmanem jest talizman bodajże kamienia, szkoły kamienia, tak. Zwiększa on obrażenia wszystkich zaklęć. Po zabiciu wilka Radagona wyjdźcie na zewnątrz, nacieszcie się widokiem i skręćcie w prawo. Ale nie tutaj, bo spadniecie. Przeskoczcie barierkę i wejdźcie drabiną na górę. Czeka was kolejny talizman. Talizman dla każdego, kto chce rzucać zaklęcia. Szybko i sprawnie. Na miejscu 6 to winda. Jeżeli już tutaj wjechaliście, to zapewne odkryliście, że winda jedzie też w drugą stronę i można zjechać nią w dół. Zjeżdżając w dół dostaniecie dostęp do tak naprawdę dna tego miejsca. Tam znajdziecie sporo dziwnych rzeczy, m.in. żelazną dziewicę, która zaatakuje was i spróbuje wessać do środka. Jeżeli to zrobi, zabije was i przeniesie do innej lokacji, takiej endgame'owej, takiej, która jest naprawdę przeznaczona dla starszych postaci, dlatego doradzam ostrożność. Nie to, żebyście sobie zepsuli save'a albo nic takiego, po prostu będziecie w miejscu, gdzie będzie ciężko. Pozbierajcie wszystko, tam są pierścienie, kamyki i tak dalej. Wjeżdżając na górę, jeżeli jeszcze nie odpaliście łaski, przejdźcie tutaj, znalazłcie tego kolesia, skręćcie w lewo, tu jest scroll, który możecie zanieść do swojej nauczycielki magii. Otwórzcie skrzynkę i kolejny regał. Dokładnie. To nie koniec. Przeskoczcie przez barierkę i macie dostęp do kolejnej maski.
Na miejscu czwartym ponownie idziemy do windy. Tak, jeszcze nie skończyliśmy z windą. Czeka nas jeszcze jedna przejażdżka. Zejdźcie tutaj, wskoczcie na windę i nie jedźcie w dół, ale wysiądźcie w połowie drogi. Tutaj czeka nas parę przedmiotów, które musimy pozbierać. Wracając na górę, wysiądźcie tutaj i przejdźcie z powrotem na cmentarz. Jest tam kolejny przedmiot. Jeżeli z czego nie podnieśliście, oczyśćcie sobie tutaj tych wrogów i zejdźcie tutaj. Tu jest pancerz, który jest mega dobry na tą lokację i jeszcze na karyjską posiadłość i pewnie jeszcze parę innych, tam gdzie używa się magii. Ma bardzo dużą obronę przeciwko czarom. Na miejscu drugim to zaraz od komnaty z bossem i wracamy tutaj, tak chcę wam orientacyjnie pokazać. Ten teleport wiedzie do kościoła przebaczenia, tam gdzie jest ten wielki żółw, gdyby ktoś nie wiedział. Przejdźcie tutaj, tam jest skrót, żebyście się zorientowali gdzie jesteśmy. I przejdźcie tutaj, tu jest taki gzyms, przy którym można przeskoczyć. Otwórzcie sobie ten skrót, tabij ją na górę i tu możecie się rozejrzeć. Mamy trzech magów i tego dyniogłowego. Zostawcie ich pojedynczo, bo jak wszyscy się na was rzucą, to może nie być za ciekawie. Teraz to jeszcze nie koniec, zeskoczcie w dół i tam jest kolejna rzecz, którą możemy sobie podnieść. I tu była ta pułapka, nie wiem czy wiecie i kojarzycie, to jest ta kula. Teraz bez tych magów już nie będą je przywoływać i mamy teraz dostęp do tego mostu. Możemy tu biegać, skakać, walczyć, cokolwiek, żadna kula już nas nie pogoni. I w końcu miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze jest dlatego na pierwszym miejscu, ponieważ to jest cała część tej lokacji niedostępna, tak po prostu. Jest tam masa przedmiotów, kilku wrogów, więc najpierw tam dojdźmy. Teraz ten przedmiot na tym dachu i to miejsce, zapamiętajcie je sobie. Stąd możemy przeskoczyć na ten dach. Skok jest trudny, ale wykonalny. Weźcie rozbieg, ja pokazuję to w czasie rzeczywistym, bez przyspieszenia, widzicie, bez problemu przeskoczyłem. Przejdźcie najpierw w lewo i ogarnijmy to miejsce. Na dachu jest kilku tych łuczników oraz jakieś takie pomniejsze takie gargoyle. Podkradnijcie się do nich, wtedy nie będą do was strzelać. Pragnę przypomnieć, że większość tych rzeczy, które wam teraz pokazuję, jest na mojej serii, więc znajdujemy je grając, omawiając o taktykach, o poradach, o słabościach wrogów, jak walczyć z bossami, jak pokonać bossa za pierwszym razem i tak dalej, więc zapraszam do mojego let's playa, który trwa teraz na kanale, lub też może skończył się już, w zależności od tego, kiedy to oglądasz. Tu jest nowa broń, bardzo konkretna, kusza, skrojąca się z inteligencją, więc tak. Uważajcie, z którego balkonu zeskakujecie, ponieważ tylko ten jeden balkon prowadzi do miejsca, w którym chcemy być. Więc zeskoczcie tutaj, przejdźcie sobie. Jesteśmy teraz w tym miejscu, o którym wam mówiłem chwilę temu. To jest kamień kowalski. To wszystko za kamień. To wszystko za kamyczek. Teraz bonusowe miejsce w tym filmiku. Przeskakujemy jeszcze raz i tu jest drugi skok. Dużo łatwiejszy, ale dalej niebezpieczny. Przeskoczcie sobie tam,
możemy teraz uzyskać dostęp do tej wieży, w której jest też parę ciekawych przedmiotów. Ode mnie to na tyle. Zostawiam was z tym filmikiem. Obejrzyjcie go sobie do końca. Nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli ten filmik wam pomógł. Zostawcie lajka, jakiś komentarz i tak dalej. Wszystko pomaga, wiecie jak działają algorytmy. Więc jeżeli jakoś wam pomogłem, dajcie mi o tym znać. To wszystko na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.